नमस्ते Mario Bukardy z tej strony, bardzo mi miło powitać Cię na naszym dzisiejszym spotkaniu. Moje sprawozdanie osobiste z naszego ostatniego 121 rytuału dla Matki Ziemi, pełni Księżyca, różowej pełni Księżyca, ale poruszę również niesamowicie ważne tematy, a mianowicie wyścig z czasem, miasta 15-minutowe i to wszystko, co teraz dzieje się na Ziemi i jak się do tego przygotować, aby być w tym właściwym miejscu. We właściwym czasie. Będzie bardzo, bardzo ciekawe spotkanie, ale na pewno dosyć długie, dlatego w tym momencie zatrzymaj to nagranie. Jeżeli nie oglądasz tego na transmisji na żywo, to możesz oczywiście zatrzymać. Przygotuj sobie pyszną herbatę i zaczynamy naszą podróż. Spotkanie będzie inne niż zwykle, ponieważ ja w tym momencie. Spaceruję, wędruję tutaj wśród drzew, krzewów i wszelkiego rodzaju roślin w magicznej oazie, więc jesteś na żywo razem ze mną, tak jakbyśmy sobie wędrowali razem, i opowiadam ci o tym wszystkim, co wydarzyło się przed rytuałem dla Matki Ziemi, w czasie rytuału dla Matki Ziemi, no i oczywiście do teraz, bo już minęło kilka dni. To spotkanie oczywiście jest spóźnione. Zazwyczaj moje sprawozdania pojawiają się tego samego dnia, tego samego dnia je nagrywam i później, e, oczywiście, czasami jeden dzień, dwa dni, aż film się załaduje na platformy społecznościowe. A tym razem mieliśmy dosyć długą przerwę. Dlaczego? Ponieważ w tym momencie trwa sezon sadzenia drzew w magicznej oazie i jest to coś tak fascynującego, i tak pochłaniającego energetycznie, do tego wszystkie moje inne zadania, a Ty wiesz, że jest ich całe mnóstwo. No i po prostu tak troszeczkę odwlekło się w to w czasie, ale jak ja to zawsze powtarzam, co się odwlecze, to nie uciecze, i na pewno teraz jest ten odpowiedni moment, aby wysłuchać tego sprawozdania i przygotować się na to wszystko, co przed nami. A czasy mamy niesamowicie interesujące. Więc może weź sobie teraz coś do notowania, żeby sobie ważne rzeczy zanotować, o których będę mówić, i później przemyśleć to, popatrzeć na to troszeczkę z innej perspektywy i jak gdyby odczuć w Twoim sercu, co jest dla Ciebie w tym momencie taką wskazówką, aby ją wykorzystać na Twojej drodze do szczęścia. Zaczynajmy. Odgłosy oczywiście w tle to odgłosy magicznej oazy, więc jeżeli jest to teraz na żywo, a jest na żywo yy, i nie jestem w zamkniętym pomieszczeniu, to mogą dziać się różne, różne rzeczy, ale my mimo tego rozmawiamy dalej. Zaczynamy od samego początku. Oczywiście pełnia księżyca, różowa pełnia księżyca, miała miejsce 6 kwietnia 2023 roku. I. Ta różowa pełnia Księżyca była szczególna. Jak i sam nasz rytuał dla Matki Ziemi, gdzie te energie zawsze znajdują swoje odzwierciedlenie, również był inny niż zwykle. Oczywiście każdy rytuał do Matki Ziemi jest inny, ale ten był szczególny. No ale zaczynajmy od samego początku, bo mam Ci mnóstwo do opowiedzenia i mnóstwo naprawdę bardzo ważnych rzeczy i bardzo ważnych informacji. Pierwsza najważniejsza rzecz to jest to, że ten czwartek, 6 kwietnia, to był czwartek szczególny. Dlatego, że po malutkiej przerwie spotkaliśmy się najpierw na ceremonii o numerze 213, i jak już zapowiadałam wszystkim uczestnikom ceremonii, wszystkim osobom, które są zawsze na ceremoniach już od kilku lat, zmieniliśmy troszeczkę. Czas i przestrzeń, jak te ceremonie się odbywają. Ja tutaj troszeczkę się poprawiam, bo tu jakieś pajączki fruwają, wszystkie jakieś pyłki, nie wiadomo co, ale jest spontanicznie. Dobrze, czyli zaczniemy od tego, że ta ceremonia 213 była pierwszą, która odbyła się inaczej niż zwykle. Odbyła się naturalnie w czwartek, ale odbyła się. Punktualnie w czasie pełni księżyca, czyli dokładnie tego samego dnia. I każdy z Was, kto brał udział w tej ceremonii, i później pisaliście do mnie przez e-mail o Waszych odczuciach, każdy z Was to zauważył, że było to najlepsze, co mogło nam się wydarzyć. Takie połączenie ceremonii w szczególnym momencie energetycznym, Daje niesamowity dostęp do wiedzy wyższej i daje nam taką niesamowitą wibrację, gdzie bardzo łatwo i szybko można przyjąć te przesłania od siły wyższej i idealnie zastosować je w swoim życiu. Jest to zupełnie coś innego niż wcześniej, gdy spotykaliśmy się na ceremoniach co tydzień i ta częstotliwość, czyli. Te częste ceremonie, praktycznie cotygodniowe, tego dla niektórych osób było za dużo. Za dużo informacji, za dużo wskazówek, za dużo ćwiczeń i wiele osób nie wykorzystywało w 100% tej mocy zawartej w ceremoniach. Ty wiesz, że od dłuższego czasu ceremonie są priorytetem mojej pracy dla Ziemi i dla świata, jak i rytuały dla Matki Ziemi, że wszystkie inne rzeczy zeszły na ten drugi plan czy na trzeci plan i wszędzie tylko Maria Bukardi łączona jest z ceremonią, Maria Bukardi łączona jest z rytuałami dla Matki Ziemi, działaniami dla Ziemi, czyli na przykład z naszym stowarzyszeniem Ono .org. Tak, ponieważ uważam, że ceremonie w tym momencie dla każdego człowieka, któremu zależy na rozwoju osobistym albo na rozwoju duchowym są najważniejsze. Ponieważ otrzymujemy wskazówki bezpośrednio od źródła, bezpośrednio od siły wyższej, od siły boskiej, bez względu na to, jak ją nazwiemy, my wiemy, że do tych nazw często przyklejone są różne, różne znaczenia, które niekoniecznie są dobre, pozytywne albo właściwe. Więc nie ma znaczenia, jakiego słowa używamy, każdy z nas w sercu wie, o czym mówię, i te przesłania są. Tak, diamentowe, brylantowe, że możemy je idealnie zastosować, od razu je zastosować i od razu poczuć tego efekty. I takie połączenie, że ceremonia na przykład w pełni księżyca, albo tuż przed pełnią księżyca, daje nam taki koktajl energetyczny, że z jednej strony mamy te dokładne przesłania na ten czas mamy możliwość aby przygotować się do tej ceremonii energetycznie, psychicznie, również materialnie, ponieważ mamy tą ceremonię tylko raz w miesiącu, a nie co tydzień, mamy więc więcej czasu na różne nasze wewnętrzne procesy i przygotowania. No i jednocześnie tuż przed pełnią to wiadomo, jakie są to energie. Są to energie, gdzie coś kreujemy, tworzymy, gdzie bardzo szybko możemy coś wprowadzić w ruch. Dlatego każdy z Was odczuł, że już ta ceremonia była inna niż poprzednie. Oczywiście, te osoby z Was, które znają symbolikę 213, wiedzą, że mamy tutaj ukryte 21, czyli wszechświat z wielkich arkan w tajemniczenia i oczywiście mamy 13. Czyli śmierć, która jest jednocześnie nowym początkiem. Mamy również dwójkę, arcykapłankę, jedynkę maga, no i oczywiście trójkę cesarzową, czyli ogromna siła i moc do przemiany swojego własnego życia, tego świata i wszechświata. No i po tej naszej ceremonii o numerze 213. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz oglądnąć. W i odsłuchać wszystkie ceremonie są one dostępne na mojej stronie bucardiomaria.com, tutaj jest link w opisie poniżej, i tam, gdy masz dostęp na 6 dni, na miesiąc albo na rok, masz dostęp zawsze do wszystkich poprzednich ceremonii czyli całego archiwum, całej biblioteki. Wszechświata, tak to można nazwać i możesz nadrobić te zaległości, jeżeli jesteś tutaj na przykład po raz pierwszy albo jeżeli masz jakąś przerwę w naszych spotkaniach, to również możesz sobie to w tym momencie nadrobić i zalecam Ci to z głębi mojego serca, ponieważ te ceremonie są dla Ciebie podstawą pod całą Twoją przyszłość, czyli pod kolejne tygodnie, miesiące i kolejne lata. I teraz już w samej tej symbolice naszej ceremonii numer 213, troszeczkę mi brakuje głosu, bo jest tyle pyłków w magicznej łazie, wszystko kwitnie. To jest niesamowite, po prostu jak wszystko potrafi kwitnąć w tym samym momencie i w takim stworzonym przez nas, w cudzysłowie, rajskim ogrodzie, a raczej takiej dżungli tropikalnej jest tych roślin tak bardzo dużo i w taką, taką mamy różnorodność, bo o tą różnorodność żeśmy zadbali, żeby taką różnorodność stworzyć, że w tym momencie jak one wszystkie kwitną naprawdę mm, trudno oddychać. Ale nieważne, idziemy dalej. Jeżeli popatrzymy teraz na tą symbolikę 213, to wiemy, że już od pewnego czasu, gdy zaczęliśmy tę serię 1, 0, 2, 1, 1, 2, 1, 2, i teraz 213, czyli 2, 1, 3, to króluje tutaj wszechświat. Wszechświat jest ostatnią, y, ostatnim etapem wtajemniczenia, w wielkich arkanach wtajemniczenia, które znalazły swoje odzwierciedlenie w kartach Tarota, czyli w tych wielkich arkanach y, Tarota. I wszechświat y, ma szczególne znaczenie dla nas wszystkich, i dlatego chciałabym y, dwa słowa o tym powiedzieć, o tej symbolice. Bo czy jesteś na ceremoniach, czy, czy jeszcze nie jesteś na ceremoniach, uważam, że jest to bardzo ważne, aby zrozumieć cały ten 121 rytuał dla Matki Ziemi, bo tutaj też mamy ukryte to 21. Zwróć na to uwagę. No i teraz, jeżeli popatrzymy na 21, to wiemy, że w wielkich arkanach wtajemniczenia jest to ostatni etap. Wtajemniczenia. Czyli zaczyna się wszystko od zero, od błazna, a kończy się na 21, czyli wszechświat. Ty wiesz, że w mojej praktyce i również w naszych ceremoniach przede wszystkim opieram się na symbolice kart Crowley'a, bez względu na to, co myślimy na temat tej osoby, czy znamy prawdę, czy nie znamy tej prawdy. Wiele osób ma różne szufladki. A ty wiesz, że w spotkaniach ze mną otwieramy wszystkie szufladki, wyciągamy wszystko z szufladek, ponieważ szufladkowanie jest ograniczające i ogranicza twoje możliwości. Czyli patrzymy na wszystko bez szufladek i bez klapek na oczach. Czyli bez względu na to, jakie jest twoje podejście do Crowley'a, to wiemy, że w jego kartach Tarot tot mamy to 21 w bardzo szczególnej formie. Na tej karcie przede wszystkim widzimy nagą kobietę, która jest w takim tańcu uwolnienia się od krępujących ją więzów, które sama sobie nałożyła albo zostały na nią nałożone. Omawiałam to dokładnie w naszej ceremonii o numerze 213. Jeżeli jeszcze nie widziałaś, nie widziałaś tej ceremonii, to koniecznie sobie do nich wróć, bo jest to podstawa twojej wiedzy na przyszłość. Tego nigdzie nie znajdziesz w żadnych mądrych, nowych czy starych księgach nie ma tej wiedzy. Dlatego zapoznaj się z tym aby to zastosować i aby wyprzedzić wszystkich innych ludzi i przede wszystkim stworzyć swojego życia coś wyjątkowego, do czego zostałaś powołana, czy zostałeś powołany, tutaj i teraz i w tym momencie jesteś na ziemi. Idziemy dalej. Jeżeli popatrzymy na to 21, to ta kobieta jest naga, czyli nie ma ani masek, ani ubrania. Tutaj troszeczkę warto pomyśleć na temat symboliki ubrania. Ubranie zawsze służyło do szufladkowania, prawda? Czyli do dzisiaj tak jest. Jeżeli ktoś ma szczególne ubranie, szczególnej firmy, szczególnej jakości, to będzie szufladkowany w tych czy w innych elitach społecznych. I tak było zawsze, w każdych, w każdych czasach, od feudalizmu poprzez kapitalizm i wszystkie inne, zawsze tak było, że ludzie oceniają cię po wyglądzie, szczególnie. Owce, czyli normalni ludzie, ze świadomością owiec, oni zawsze oceniają cię, jak cię widzą, tak cię piszą. Czyli ubranie jest dopasowane do roli, którą grasz. Również możemy to stosować jak wewnątrz, tak i na zewnątrz, ale też odwrotnie jak na zewnątrz, tak i wewnątrz. Czyli czy poprzez twoje ubranie, czy poprzez twoje otoczenie, ty możesz wpływać na na Twoją energię wewnętrzną, ale również Twoja energia wewnętrzna wpływa na Twoje ubranie, na Twoje otoczenie i tak dalej. Ale tutaj nie jest miejsce na to, żeby, żeby mówić o takich rzeczach. Przechodzimy do tej symboliki. Czyli jeżeli ta kobieta jest naga, oznacza to, że w tym momencie ona już nie gra żadnej roli. Oczywiście jest to energia żeńska, nie ma tutaj w tym momencie, nie ma to dla nas szczególnego znaczenia, ponieważ czy jesteś mężczyzną, czy jesteś kobietą, to znaczenie 21. Yy, jak gdyby obejmuje coś więcej niż, niż ten podział na, na energię żeńską czy męską. Czyli nie zwracamy uwagi na to, że akurat jest to kobieta, chociaż energia żeńska, czyli to jest ta również energia kreacji, tworzenia, tworzenia tego nowego, tylko skupiamy się na samej symbolice. Czyli ta kobieta jest nago. Nago nie gra więc żadnej roli, nie musi siebie chronić. Ponieważ jej świadomość jest na takim poziomie, że jest, nie, nie można jej dosięgnąć, nie można jej czymś dotknąć, nie można na nią wpłynąć. Ona ma w swojej dłoni sierp sierp, czyli taką kosę można tak powiedzieć. Zwróć uwagę, że na ceremonii numer 213 mówiliśmy zarówno o śmierci, która również ma kosę do ścinania. Tam były, pamiętasz, opowiadałam Ci o tym, takie efekty specjalne. Jak nagrywałam tą ceremonię w Magicznej Oazie, pojawiały się takie elementy materialne, które wspierały nas w tym przekazie. No i oczywiście również na tym 21 mamy tą, tą kosę, ten sierp, Kosa, sierp zawsze ma tą symbolikę, że coś ścinamy. Jeżeli pracujemy z kartami Madame Lenochmand, to wiesz, że tam również jest symbolika kosy, takiego sierpa, i zawsze gdzie skierowany jest wierzchołek tego sierpu, czy sierpa, to to będzie ścięte, to będzie odcięte, to będzie zranione, to będzie w jakiś sposób y, narażone na ścięcie. Jeżeli na tej symbolice 21 i popatrz, 121 rytuał dla Matki Ziemi, czyli znowu 21, pojawia się ta symbolika kosy, to zawsze ma to szczególne znaczenie. I zaraz Ci opowiem, co się wydarzyło na rytuale dla Matki Ziemi i jakie ma to znaczenie dla Ciebie. Ale dzisiaj już możesz sobie zadać to pytanie, od czego muszę się uwolnić, co muszę odciąć. Co mi nie służy, co ma na mnie negatywny wpływ? Jakie więzy nałożyłam sobie sama, albo nałożyłem sobie sam w ostatnich dniach, tygodniach i miesiącach, albo nałożyli na mnie inni. Tutaj możemy wziąć pod uwagę innych ludzi, znajomych, przyjaciół, rodzinę, ale możemy również wziąć pod uwagę cały system. Na tej karcie mamy również takiego troszeczkę śpiącego węża, tak można to powiedzieć. Wąż to jest oczywiście symbol przemiany, transformacji. On zawsze zrzuca skórę, która stała się dla niego zbyt ciasna. Tutaj zapraszam Cię na mojego bloga zwierzętamocy.org, jak organizacja, i tam masz oczywiście omówienie węża, omówienie innych zwierząt mocy, ale z tym warto się również zapoznać, sobie to przypomnieć. Ten wąż jest uśpiony, ponieważ on już spełnił swoją rolę. W tym etapie 21, gdy przechodzimy na kolejny poziom świadomości, już pewne rzeczy straciły dla nas znaczenie, już pewne rzeczy stały się przeterminowane, już pewne rzeczy jak gdyby muszą odejść, aby zrobić miejsce dla nowego. Dlatego nowego etapu świadomości, wiadomo, przechodzimy na inny etap świadomości, to nie możemy, nie możemy jak gdyby żyć w tych samych schematach, w których żeśmy żyli poprzednio. Idziemy dalej. Na tej naszej ceremonii o numerze 213 mówiliśmy również o tym końcu, który jest jednocześnie nowym początkiem, jakie ma to znaczenie, omawiałam wszystkie symbole i tym podobne, dlatego warto sobie do tego wrócić, aby uzupełnić to przesłanie teraz z tego mojego nagrania. No i oczywiście. Yy, Nasza ceremonia miała miejsce o godzinie 20:20 20, jak zwykle, czwartek. Te osoby z Was, które są na ceremoniach, wiedzą, że ma to znaczenie. Jest to dzień Jowisza, czyli najwyższej energii, yy, kreowania, tworzenia, boskości, tak można powiedzieć. No i oczywiście godzina 20:20, 20, czyli 20 w wielkich arkanach tajemniczenia. Jest to zawsze nowa era, nowy początek. I ta każda ceremonia jest dla każdego z uczestników takim właśnie nowym początkiem. Bo gdy mnie oglądacie, gdy słuchacie mojego głosu, gdy słuchacie tych przesłań, które, które dla Was przedstawiam, przekazuję w Wasze dłonie na kolejny czas, to zawsze coś się dzieje, jest taki klik w głowie, w sercu, gdzie patrzymy na coś z innej perspektywy i możemy zupełnie Inaczej pokierować naszym życiem, czyli zawsze jest to ten nowy początek. Coś starego odchodzi, stara świadomość pojawia się nowa i ten nowy etap. Czyli 4 godzina 20.20 20 rozpoczęła się ceremonia. W czasie ceremonii ja zawsze jestem obecna z wami, czyli zawsze jestem na, na stronie ceremonii w tym okienku czat. Jestem obecna, można mnie o coś zapytać, jeżeli jest jakiś problem techniczny, i tak dalej, można ze mną korespondować. No i akurat w tym momencie jedna z uczestniczek, która jest starszą osobą, już jest to uczestniczka, która ma 78 lat, jak dobrze pamiętam. Miała ona problem z tym, żeby zalogować się na stronę i otworzyć ceremonię. No i musiałam ten problem techniczny rozwiązać. Okazało się, że, że próbując zalogować się na tą stronę, założyła sobie po prostu aż trzy konta. Trzy konta z różnych adresów e-mail. I później okazało się, że wykupiony dostęp miała na jednym adresie e-mail, a próbowała się zalogować drugim i dlatego nie mogła otworzyć ceremonii. Chciałam więc to naprawić i w tym momencie musiałam przejść na moją skrzynkę pocztową, aby po prostu wszystkie te jej adresy zebrać, aby, aby podpiąć to do systemu, aby wysłać jej informacje na ten temat. No i widziałam, że pewna osoba z mojej przeszłości wysłała mi żądanie zapłaty na symboliczne 5000 złotych. Uśmiechnęłam się, bo wiedziałam, że jest to dokładnie moment ceremonii, że jest to, jest to po prostu taki czas, gdzie energie mroku chcą zakłócić ten, to nasze spotkanie. Jest to tuż przed rytuałem dla Matki Ziemi, że, że te energie chcą zakłócić to spotkanie. No i oczywiście jeszcze ta symbolika piątka. Ty wiesz, że większość osób, które zajmują się czarną magią, które żerują na innych ludziach, które które bardzo szkodzą innym ludziom używają właśnie tej symboliki 5, 55, 555, 5555 i tak dalej w swoich przekazach ma to szczególne znaczenie oczywiście numerologiczne i energetyczne i akurat taka właśnie suma z tą piątką na pierwszej pozycji uśmiechnęłam się sama do siebie powiedziałam tak jak teraz w naszej ceremonii mówimy o odcinaniu się od wszystkich krępujących nas więzów, tak i ta sytuacja chciała mi przypomnieć, siły wyższe chciały mi przypomnieć e, sprawdzić mnie, sprawdzić, na ile ja przepracowałam moje lekcje czyli na ile mam tą czystość w sercu, na ile mam tą krystaliczność w sercu i jak zareaguję na coś takiego taki o cios poniżej pasa tak to można nazwać. Tym bardziej, że ta osoba jest zablokowana na wszystkich moich mailach i tak dalej. No ale to akurat z PayPal to żądanie płatności, płatności doszło do mnie. No i okazało się, że bardzo, bardzo dobrze przerobiłam moje lekcje, bo nie zrobiło to na mnie żadnego wrażenia. Zablokowałam tę osobę, zgłosiłam do PayPal jako próbę wyłudzenia i, i zamknęłam sprawę i zupełnie zamknęłam to również w moich myślach. I dlatego mówię Ci o tym, ponieważ w Twoim życiu na pewno też są jeszcze takie sytuacje, które z przeszłości będą się odzywać, gdzie różni ludzie będą próbowali wywierać na Tobie wpływ, gdzie różni ludzie będą Cię próbowali wplątać w ich jakieś ciemne krętactwa, ciemne, ciemne energie, gdzie różne sprawy mogą wypływać na powierzchnię, które miały miejsce w przeszłości, i wtedy jest tym kluczem. Odpowiednio zareagować, a właściwie w ogóle nie reagować. Tylko zareagować, tak w cudzysłowie, w ten sposób, jak chcesz iść dalej na tej twojej nowej drodze. Czy pozwolisz, żeby te stare brudy zabrudziły twój nowy świat, czy też uśmiechniesz się i powiesz: No, mrok mnie tutaj znowu próbuje wyprowadzić z równowagi, albo mrok próbuje mi tutaj namieszać w tej mojej nowej świadomości, w tym moim nowym świecie i czy ja na to pozwolę. Czyli, jeżeli w twoim życiu nad czymś pracowałaś, pracowałeś od wielu tygodni, wielu miesięcy, Uwo, na, na przykład uwolnieniem się od jakichś rzeczy, które Ci nie służyły, od zamknięciu pewnych spraw życiowych, od na przykład nad przejściem do nowej świadomości, nowej jakości życia, i wydaje Ci się, że wszystko już idealnie się ułożyło, jest, wszystko się zakończyło, wszystko masz pod kontrolą, i nagle tam, na przykład po tygodniu, po dwóch, po miesiącu, jakieś stare osoby, jakieś stare brudy, znowu próbują cię wciągnąć do swojego bagna? To przyjmij to z taką podniesioną głową i przyjmij to po prostu jako egzamin. Siła wyższa chce sprawdzić, czy przerobiłaś lekcję, przerobiłeś lekcję, czy rzeczywiście masz tą nową świadomość, czy rzeczywiście idziesz tą nową świetlistą drogą, czy też jeszcze nie i pozwolisz na to, żeby to stare bagno znowu cię wciągnęło w swoje odmęty. Czyli to jest taka um, dobra rada na ten aktualny czas, dobra rada na tą chwilę, w której słuchasz teraz mojego sprawozdania, i przede wszystkim przypomnij sobie o tym, gdzie znowu jakieś stare rzeczy będą cię próbowały wciągnąć w swoje otmenty. Takie stare rzeczy, które ci nie służą. Jak można to lepiej zrozumieć? Może byłaś, może byłeś w kontakcie z bambierami energetycznymi, czyli z ludźmi, którzy żerowali na tobie, żerowali na Twojej energii. I w pewnym momencie zrozumiałaś to, zrozumiałeś, że ten kontakt z tą osobą ci nie służy i zerwałaś czy zerwałaś ten, ten kontakt? No i przez pierwszy tydzień, pierwszy miesiąc, pierwsze dwa miesiące wszystko jest idealnie. I nagle, gdzie już jesteś w nowym miejscu, może w nowym życiu, w nowej świadomości, jakiś tak, jakaś taka osoba znowu zaczyna do ciebie pisać, dzwonić, próbując ten kontakt na nowo nawiązać. No i teraz możesz to wpaść, wpaść w tą pułapkę, taką pułapkę energetyczną, albo możesz po prostu to zignorować i powiedzieć: dobrze, to jest tylko próba, nie reaguje na to, albo reaguje w ten sposób, że znowu blokuje to wszystko oczyszczam to w moich myślach i idę dalej. Inną sprawą mogą być jakieś sprawy sądowe na przykład. Coś się tam ciągnie, ciągnie, ciągnie. Już Ci się na przykład udało coś wygrać. No a tutaj ktoś robi apelację i na przykład y, znowu ta sprawa staje, no, jest, staje się Twoją codziennością. I teraz znowu trzeba dobrze zareagować trzeba znowu może podjąć pewną walkę, trzeba coś jeszcze raz zakończyć, ale uważać na to, żeby nie wpaść w ten stary sposób myślenia, w ten stary sposób działania. Czyli jeżeli takie brudy, takie złe rzeczy wychodzą na powierzchnię ponownie, to musisz popatrzeć na nie z innej perspektywy. Z tej perspektywy, gdzie jesteś dzisiaj. Jeszcze inny przykład, taki może bardziej historyczny przykład. Wyobraź sobie, żyjesz sobie w średniowieczu, jesteś w tej najniższej klasie społecznej, jakiejś tam klasie chłopskiej, służysz swojemu panu i nagle czujesz, że to nie jest dla ciebie. Nagle czujesz, że musisz się z tego wyrwać, że. że Idziesz inną drogą, że chcesz być człowiekiem wolnym, że chcesz y, stanowić o sobie, że chcesz prowadzić zupełnie inne życie. No i wyobraź sobie taką sytuację, że rzeczywiście ci się to udaje, ponieważ masz niesamowity fokus na cel, masz motywację. No i uciekasz z tej wioski, y, wyjeżdżasz gdzieś tam do zupełnie innego kraju, może i tam budujesz swoje życie. Jesteś wolnym człowiekiem, niezależnym, dbasz o siebie. No, i budujesz sobie jakiś tam kapitał, budujesz sobie jakąś tam, jakąś tam otoczkę, prawda? No i, i co teraz? Jesteś zupełnie innym człowiekiem, bo udało ci się przepracować to stare, uwolnić od tego starego, stać się zupełnie kimś innym. I teraz najgłupszym, co można by było zrobić, to. Odwiedza cię ktoś, na przykład, y, swoich znajomych i mówi: Słuchaj, ty musisz wrócić do tej wioski, bo tam na przykład y, potrzebują twojej pomocy, albo musisz tam wrócić, bo wiesz, to są twoje rodzinne strony. No i ty z tą nową świadomością wracasz do tej wioski, a tutaj się okazuje, że pan feudalny, a tutaj jest ten uciekinier, no to od razu wsadzę ci do więzienia i tracisz wszystkie twoje pieniądze wszystko to, na co pracowałeś czy pracowałeś przez lata. To by było naprawdę głupie. I taką samą głupotą jest, jeżeli ktoś nagle po miesiącu, po dwóch miesiącach, po trzech miesiącach znowu do ciebie pisze, znowu cię chce zwabić w jakiś kontakt, zwabić cię do jakiejś ciemnej nory, do swojego bagna, to ty w to wchodzisz z tą nową świadomością, i znowu jesteś w tym bagnie. Ja mam nadzieję, że to jest jasne, jeżeli nie, to bardzo proszę, napisz w komentarzu, napisz Twoje pytanie w komentarzu. Ja postaram się jakoś bardziej logicznie to, to opisać, żeby to było jasne i, i, i żeby nie było tutaj jakichś niedopo niedopowiedzeń. Dobrze? Czyli idziemy dalej. Ojej, 29 minut, a ja dopiero zaczynam. Dobrze. Więc wyobraź sobie taką sytuację, że u mnie, przed rytuałem dla Matki Ziemi, gdzie ja jestem w innej świadomości, uwolniłam się od pewnych ludzi, gdzie zupełnie jakieś inne energie są teraz w moim życiu. In, inne, inne wibracje, inna świadomość, wyższy poziom świadomości, ponieważ ja również jestem człowiekiem. Czyli ja, mimo tego, że uważacie mnie za swojego mistrza, za swojego przewodnika, za swojego nauczyciela, to ja również jestem człowiekiem i ja także dbam o to, żeby cały czas wzrastać, żeby cały czas się czegoś nowego uczyć, żeby cały czas czegoś doświadczać, prawda? Nie jestem takim nauczycielem, który zjadł wszystkie rozumy i uważa, że wszystko jest, we wszystkim jest najlepsze, wszystko wie, prawda? Bo ten, który myśli, że wszystko wie, to nic nie wie. Czyli ja również przechodzę przez pewne, przez pewne etapy w moim życiu, przez pewne procesy świadomości i opowiadam ci o tym, dlatego, żeby przekazać ci moje doświadczenia, przekazać ci moją wiedzę, poprzeć tą wiedzę poprzez przesłania, które otrzymuje od siły wyższej i wtedy możesz z tą wiedzą bardzo szybko coś dobrego stworzyć w twoim życiu, korzystając już z tego, że jeżeli ja już się potknęłam, jeżeli ja już zrobiłam błędy, jeżeli ja już znalazłam różne metody, różne sposoby, to ty już nie musisz powtarzać tych błędów, tylko korzystasz z tego doświadczenia. Czyli jeżeli coś próbuje ciebie Wyprowadzić z równowagi. Próbuję to stare bagno wrócić do Twojego życia. To pamiętaj o tym, że jesteś już w nowym miejscu, z nową świadomością, masz nowe cele, nowe marzenia i budujesz swoje nowe otoczenie. I nie wolno pozwolić na to, żeby to stare znowu wyciągnęło takie, takie macki z tego bagna, uchwyciło Cię w te macki i wciągnęło z powrotem do tego Bajorka. Dobrze, idziemy dalej. Czyli to jest taka, moim zdaniem, najważniejsza symbolika tego wszystkiego, co działo się przed naszym rytuałem. No i teraz, zanim opowiem Ci o tym, co się wydarzyło na rytuałach dla Matki Ziemi, teraz zrobimy taki skok w przyszłość. Czyli 6 ma miejsce ceremonia o numerze 213, ma miejsce ta. Próba wszechświata, gdzie wszechświat wystawia mnie na próbę, abym ja mogła pokazać, czy naprawdę jestem na nowym etapie świadomości, żebym mogła również to później w Twoje dłonie przekazać. A następnie ma miejsce rytuał dla Matki Ziemi. Po rytuałach dla Matki Ziemi ma, ma miejsce rytuał świec intencyjnych. No i teraz, 20 kwietnia, spotykamy się na naturalnie. Szmaragdowym nowiu Księżyca. To wszystko dzieje się teraz w kwietniu. Szmaragdowy now Księżyca ma bardzo ważne znaczenie dla nas wszystkich. Dlatego jeżeli jeszcze nie zamówiłaś sobie czy nie zamówiłeś sobie miejsca na rytuał świec intencyjnych, to zrób to jak najszybciej. Poniżej masz link do mojego sklepu mariabukardi.pl i na stronie głównej, już na stronie głównej, ale również w najważniejszych terminach masz tą datę 20 kwietnia 2023 roku, szmaragdowy nów księżyca, ponieważ to jest taka energia, takie ukoronowanie kropka nad i po całym tym momencie, w którym jesteśmy, aby odpowiednio pójść dalej przez kolejne tygodnie i miesiące. Szmaragdowy Nów Księżyca jest jednocześnie zaćmieniem Słońca. Ty wiesz, że ma to ogromne znaczenie. No i oczywiście jest Nowiem Księżyca. No ale żeby było śmieszniej, kilka dni później mamy naturalnie Noc balpurgi, czyli Belteń. Najważniejszy moment, wiosenny moment, w życiu każdego z nas. Beltane to jest, to jest tylko raz w roku. W zależności od każdego roku jest to zupełnie inna energia. Teraz mamy rok królika, czyli rok tak szczególny dla nas wszystkich po tym niezwykłym, bardzo takim dramatycznym wręcz roku tygrysa. Mamy ten rok królika, który jest bardzo niebezpieczne bo w tym roku królika można błądzić po różnych norach <laughs> tak jak królik jest symbolem tej inicjacji pamiętasz no Alicja w krainie czarów prawda ona poszła za królikiem <laughs> czyli królik ma różne nory różne przejścia a co to oznacza tysiące różnych możliwości i jeżeli wybierasz jedną możliwość to dochodzisz do jakiegoś miejsca a potem może się okazać że to była ślepa uliczka jeżeli wybierzesz inną norę, pójdziesz tą inną norą, może się okazać, że dojdziesz nad przepaść. Idziesz inną norą, dochodzisz do tego miejsca, w którym chcesz się znaleźć. Czyli zwróć uwagę, rok królika to jest rok niesamowicie skomplikowany. Tak jak króliki budują. W swoje nory z tysiącem różnych korytarzy, prawda, przejść, wyjść i tak dalej. Tak, to jest właśnie taki rok, że dzisiaj podejmujesz decyzję, i ona w tym roku przyniesie dla Ciebie pewne konsekwencje. I sztuką jest podjąć właściwą decyzję. Dlatego na ten szmaragdowynów księżyca, ale również na rytuał Belteń, bardzo proszę, zastanów się dokładnie, Jakie masz cele, jakie masz marzenia, co chcesz w tym roku zrealizować, i po zamówieniu tego rytuału wyślij mi przez e-mail całą tą listę Twoich życzeń, czyli jeden, dwa, trzy, cztery i tak dalej, czyli w punktach to wszystko napisane, abym ja mogła przy pomocy tego rytuału aktywować dla Ciebie mądrość wyższą, aktywować dla Ciebie odpowiednie energie, żebyś podjęła, żebyś podjął dobre decyzje. I żeby te siły wyższe wspierały Cię w tym, żeby dojść do celu, żeby nie zabłądzić, żeby nie, nie zostać w ślepym załówku, w norze, która nie ma wyjścia. Bo Ty wiesz, że króliki no, króliki mają wielu, wielu wrogów. I jeżeli królik by sobie inaczej tą swoją norę skonstruował, to miałby małe szanse na przeżycie, prawda? A że on ma ileś tam korytarzy, ileś wyjść, ile różnych możliwości, to zawsze może się uratować, ale w tym znaczeniu negatywnym oznacza to, że mając tyle różnych możliwości, może wybrać niewłaściwą drogę. Czyli na Zarówno szmaragdowymów Księżyca, jak i na Beltein, bardzo proszę, przygotuj mi dokładny opis wszystkich Twoich marzeń, wszystkich Twoich pragnień, Twoich celów na ten rok, abym mogła Cię w tym wspierać i aktywować wszystkie energie, które poprowadzą Cię do celu, jak ta nić Ariadny w tym, tym labiryncie Minotaura, prawda? Tak samo, żebym mogła Cię poprowadzić jak za rękę w tym odpowiednim kierunku, żeby nie było takiej sytuacji, że wylądujesz nad przepaścią. Czy powędrujesz do, do takiej nory, która po prostu nie ma wyjścia? Dobrze, no i teraz przechodzimy do tego, co chyba najbardziej fascynujące, i to będzie połączone również z tą straszną ideą, tak między nami, nawet jeżeli jesteś jej zwolennikiem, to uważam ją za straszną, i powiem Ci za chwilę dlaczego, tą ideą miast 15-minutowych. Zaczynajmy więc. 121 Rytuał dla Matki Ziemi. Zaczynam rytuał troszeczkę przed dziesiątą. Jestem już na moim. No, kiedyś to był śnieżno-biały taras, ale teraz został przemalowany na srebrny kolor, bo niestety tej białej farby już nie było była tylko taka srebrno-grafitowa ale myślę, że bardzo pięknie to wygląda w czasie pełni księżyca, gdzie, gdzie to światło księżycowe odbija się tym razem nie od białego tarasu, ale od, od srebrnego tarasu. I rozpoczęłam rytuał. Rytuał zaczął się bardzo spokojnie. Wszystko było takie, no, taka różowa pełnia księżyca, czyli miłość bezwarunkowa. I popatrz, zwróć uwagę, tuż przed tym mamy ceremonię o numerze 213, gdzie jest ukryta cesarzowa. I tą symbolikę cesarzową już dla ciebie omawiałam na naszej ceremonii, czyli między innymi również miłość bezwarunkowa. No i różowa pełnia. I takie wszystko było. Ciche, spokojne, żadnych jakichś takich większych zakłóceń. Mękuje mi głosu, wybaczę, te pyłki po prostu są wszędzie. Czyli żadnych takich większych zakłóceń. I stałam na tym moim tarasie, patrzyłam w niebo i czułam wszędzie ten różowy kolor. Po prostu wszędzie. Tak jakby wszystko było wypełnione różem, zarówno Całe moje ciało, całe moje ubranie, ten cały tara, cała magiczna oaza, te wszystkie stworzenia, które były ze mną na rytuale, nawet gwiazdy nad moją głową wydawały się, że one świecą na różowo. No i oczywiście księżyc również miał w sobie tą różową wibrację. Mimo, że był normalny, taki jak zwykle, ale było czuć tą różową wibrację i naprawdę nie ma się co dziwić, że nasi przodkowie tak właśnie nazwali tą pełnię księżyca. Oczywiście naukowcy sobie to próbują tłumaczyć, no, że dlatego, że jakieś tam różowe kwiaty gdzieś tam kwitną, to tak nazwali ten księżyc. To nieprawda. Po prostu to są energie i my odczuwamy tę energię tak, jak ja zawsze każdy nów księżyca nazywam w odpowiedni sposób, dlatego na przykład teraz szmaragdowy nów z tą wibracją związany. Tak, po prostu nasi przodkowie obserwowali, widzieli tę energię i dlatego nadali takie nazwy dla poszczególnych pełni księżyca, a nie dlatego, jak dzisiaj to naukowcy próbują sobie wytłumaczyć. Dobrze. Wszystko sobie możemy wytłumaczyć. Nieprawdaż? Oczywiście. Idziemy dalej. Brakuje mi głosu. Wybacz będzie mnie zatykać, ale nie ma znaczenia. Jak kontynuujemy, to kontynuujemy. Czyli. Rozpoczęłam ten rytuał bardzo tak na spokojnie. Piękna, różowa energia spływała też ze wszechświata. Nie było tym razem żadnego portalu, nie było żadnych jakichś takich elementów wojowniczych, tak to można nazwać. Nie było jakichś takich rzeczy, które, które by z jednej strony czy zachwycały, czy wprowadzały niepokój. Wszystko było takie. Pełne harmonii, pełne harmonii, pełne mm, takiej ciszy, takiego spokoju, takiej równowagi. No i nagle. Oczywiście wszystko zaczęło się jak zwykle, czyli stworzenie magicznego kręgu, przywołanie żywiołów, to wszystko już znasz. Ja tego nie powtarzam, ponieważ jestem pewna, że jeżeli słuchasz tego sprawozdania, to nie jest dla Ciebie pierwszy rytuał dla Matki Ziemi, tylko już 121. Więc masz już w małym palcu wszystkie moje sprawozdania i dokładnie wiesz jak to wygląda. Więc ja pomijam te wszystkie elementy, o których opowiadałam w tych pierwszych sprawozdaniach. Czyli stworzenie kręgu, przywitanie istot, przy, przywitanie tego wszystkiego. To już wszystko pomijam. Opowiadam ci tylko o tym, co dzieje się w samym środku. I w pewnym momencie mój przewodnik dał mi taką wskazówkę, że wydarzy się coś szczególnego, że mam na to zwrócić taką baczną uwagę, co dokładnie teraz w tym momencie. Zobaczę, odczuję, i jakie ma to dla nas wszystkich znaczenie. I co się wydarzyło. Z wszechświata spłynął nie tyle słup światła, są takie okręgi różowego światła, i one spowodowały coś niesamowitego. Wyobraź sobie masz szklankę wody. I do tej wody wlewasz jakąś substancję. Dajmy na to wlewasz olej. Żółty tam olej, na przykład rzepakowy, wlewasz do tej szklanki wody. I co się dzieje? W momencie, gdy wlewasz ten olej, no to to wszystko się tak miesza, prawda? Miesza się to wszystko. Widać ten, ten, ten olej w tej wodzie, on jak uderza w dno, później, później wypływa na powierzchnię. I coś takiego wydarzyło się na Ziemi. Musisz sobie to wyobrazić. Ta różowa energia, która spłynęła z wszechświata, najpierw spadła na ziemię, zaczęła się mieszać, mieszać, mieszać z tym wszystkim ciemnym, czarnym, szarym, białym, żółtym, wszystkim tym, co wokół nas. Wybaczmy, po prostu z nosa cieknie. To nie będzie tutaj bardzo romantyczne, ale możecie o tym powiedzieć, dlaczego mnie tak zatyka. I wyobraź sobie, że w tym momencie nastąpiło rozdzielenie ziemi na dwie części. Dokładnie. Rozdzielenie ziemi na dwie części. Dobrze słyszysz. Bo wyobraź sobie, że po kilku minutach, jak wlałaś czy wlałeś ten olej do tej szklanki, to nagle ten olej rozdziela się, zaczyna pływać po powierzchni, a woda u dołu jest czysta. I takie rozdzielenie nastąpiło na ziemi na takiej zasadzie, że. Ta energia dotarła do wszystkich świetlistych miejsc, ludzi, zwierząt, yy, wszystkiego, co świetliste, i jak gdyby pobrała to z tej ziemi i wyniosła to na powierzchnię. Natomiast wszystko to, co ciemne, co ja się śmieje, po prostu z tego mojego kataru, z niczego innego. Mam nadzieję, że tego nie słychać. Natomiast wszystko to, co ciemne, co czarne, spłynęło w dół. Czyli nastąpiło rozdzielenie się Ziemi na dwie części. Tak mogę to powiedzieć. A raczej tego wszystkiego, co jest na Ziemi, na dwie części. Tak jakby wszystko to, co ciemne, co negatywne, co zainfekowane, miało niższe wibracje i dlatego spadało w dół. A wszystko to, co piękne, lekkie, krystaliczne, miało wyższe wibracje i wypłynęło na powierzchnię. Jaki to był piękny obraz! Gdy popatrzyłam na to dokładnie, jak my ludzie mamy to rozumieć, to wyglądało to tak. Wszyscy ludzie zainfekowani, o brudnych energiach, wszyscy ludzie, którzy którzy po prostu są nieświadomi, którzy mają zainfekowane ciała, umysły, energię, aury. Wszyscy połączyli się w jedno i spadli jeszcze niżej. Tak jakby taka, można powiedzieć, ten, ta boska sprawiedliwość, ten sąd Boży. Zwróć uwagę, 121 rytuał dla Matki Ziemi. Na ceremonii 213, omawiam 21 i mówię Ci o tym, że w rogach tej karty 21 Są takie twarze, takie symbole, które symbolizują tą apokalipsę świętego Jana, gdzie, gdzie różne istoty głoszą, to jest koniec, to jest koniec, to jest jednocześnie nowy początek, czyli głoszą, jak gdyby ten Sąd Boże wezwanie na ten Sąd Boże. I dokładnie 121 Rytuał dla Matki Ziemi i dzieje się coś takiego. Dzieje się coś takiego, że siła wyższa dokonuje sądu. Ale takiego nie jak do tej pory. Do tej pory to wyglądało zupełnie inaczej. Tym razem już było takie typowe rozdzielenie. Czyli każdy z nas był poddany próbom, każdy z nas przez te ostatnie miesiące był poddawany różnym próbom i przeszedł przez te próby. Dlatego jesteś tutaj dzisiaj ze mną, bo jesteś w tej grupie jasnej, w tej grupie. Wyższej, o wyższej wibracji, ponieważ ci inni ludzie nie są w stanie wysłuchać mojego sprawozdania i nie są w stanie tego zrozumieć w ogóle nawet zrozumieć. Jeżeli tego słuchasz, to już masz pierwszą wskazówkę, że jesteś właśnie w tej grupie, o której ja cały czas mówiłam. Popatrz, od samego początku, jak żeśmy zaczęli ceremonię, to mówiłam Ci o tym, poznajemy się po wibracji. Pamiętaj, jak będzie ten Sąd Boży. To te anioły, archanioły, czy te siły, które przyjdą na ten sąd Boży, one będą szukać po wibracji. Pamiętasz, mówiłam Ci tysiące razy o tym. Dbaj o siebie, dbaj o swoje wibracje, dbaj o swoją czystość, ponieważ te istoty, one będą szukać po wibracji. I jeżeli ktoś będzie zanieczyszczony, jeżeli ktoś będzie zainfekowany, w odpowiednim momencie on zostanie y, osądzony na to, żeby służyć tej sile pod i, I spaść, jak gdyby, do zupełnie innej jakości życia. I teraz, co się wydarzyło dalej? Wyobraź sobie, że to wszystko nie jest przypadek. To wszystko ma swój wyższy cel. I to, że ostrzegałam Cię przed tym, że ciągle o tym mówiłam ciągle, ciągle, ciągle. Mówiłam Ci również na naszej ceremonii o numerze 213, że wydarzyło się coś w naszej społeczności. W społeczności ludzi, którzy są skupieni wokół mnie. Bardzo wiele ludzi odeszło, poszło y, do innych nauczycieli, poszło w inne miejsca, gdzie bardziej odpowiadały im te energie, niższe energie, niższe energie, ponieważ nie byli w stanie tych wyższych, wysokich energii wytrzymać. I te osoby się zagubiły. Wiele z tych osób błądziło przez ostatnie lata, a w ostatnich miesiącach masowo. Masowo zaczęliście wracać do mnie. Masowo, tak jakby Wam, nie wiem, Bóg powiedział, Anioł powiedział, jakaś siła Wam powiedziała, słuchaj, zobacz, co robi Maria Bukardi, posłuchaj jej, zobacz, jak to teraz wygląda. I tyle setek ludzi z Was wróciło do mnie, którzy byli zagubieni przez te ostatnie lata. No bo nie mamy co ukrywać. Przecież wiemy, co się wydarzyło. Kiedyś, wiele, wiele lat temu, ja byłam praktycznie jedyną osobą, która. Wyszła do was z rytuałami, z rytuałami anielskimi, z pomocą, taką pomocą online, gdzie mogliście w każdej chwili, z każdego miejsca na ziemi napisać do mnie, mogliście mnie słuchać, mogliście mnie oglądać. I później nastąpiło tak mniej więcej w tym roku 2012-2013, taki przełom, że tych ludzi, w cudzysłowie, ezoteryków wzrosło wszędzie wokół tysiące, po prostu tysiące, jak grzyby po deszczu. Te osoby kopiowały moje rytuały, kopiowały moje filmy, moje przekazy, prawda? I tysiące tych ludzi powstało i niekoniecznie świetlistych, prawda? Wiele z tych osób w pewnym momencie, około roku 2014 15 podpisało pakty z istotami podziemi, aby za to, że będą mieć jakieś zyski z tego finansowe czy inne, że będą ściągać tych ludzi. I ofiarować te dusze tej energii demonicznej. I wiele osób z Was widziało to, widziało te osoby z Was, które mają szczególnie wyższe właściwości, te zdolności wyższe, widziało co się dzieje, że po prostu pojawiają się filmy, pojawiają się kanały, szczególnie na YouTube, ale również w innych mediach. Które nagle ściągają świetlistych ludzi do siebie, infekują tych ludzi i życie tych ludzi zmienia się w koszmar, zmienia się w piekło. Jakie to było dla mnie trudne, nawet sobie nie może wyobrazić. Ja znałam was wszystkich, przecież jak pisaliście do mnie, to każda osoba, ja mam taką zdolność, że ja od razu poznaję tę osobę, czuję tę osobę, czuję jej duszę. Jakie to było dla mnie trudne, bo musiałam uszanować waszą wolną wolę. Musiałam uszanować to, że, żeście poszli do kogoś, gdzie wiedziałam, że wam grozi niebezpieczeństwo, a nie mogłam zrobić nic. Nie mogłam wam powiedzieć, słuchaj, nie, nie korzystaj z tej osoby, nie oglądaj tej osoby, bo ta osoba cię ściąga w dół. Nie mogłam wam o tym mówić, ponieważ było to niezgodne z etyką mojej pracy, żeby uszanować waszą wolną wolę, a jednocześnie widząc, jak wy cierpicie, w co wy wchodzicie, moja dusza cały czas cierpiała. Cały czas cierpiała i nie mogłam zareagować, nie mogłam wam pomóc na siłę, nie mogłam was na siłę wyciągnąć z bagna. I dopiero oddając to tej sile wyższej, wiedziałam, że te osoby z was, które powinny zostać uratowane, które są tutaj bardzo ważne na Ziemi, Wasza rola jest bardzo ważna na Ziemi, że wy otrzymacie jakiś impuls, otrzymacie impuls od energii wyższej, i ta energia wyższa wam poda tą pomocną dłoń i pokaże: Siedzisz w bagnie, zostaw to, nie oglądaj tej osoby, ta osoba ma na ciebie zły wpływ. I rzeczywiście w tym momencie tej boskiej sprawiedliwości to nastąpiło, że te tysiące osób, które nagle ode mnie odeszły, Prawda? Taka fluktuacja, się, pojawiły się nowe, ale większość tych starszych osób odeszła, rozproszyły się gdzieś, potem ja musiałam obserwować, jakie cuda, straszne, złe rzeczy dzieją się w waszym życiu, nagle dostaliście impuls, i to ten impuls dostaliście w ostatnich, praktycznie, miesiącach, żeby jednak wrócić, żeby jednak popatrzeć, co ja wam mówię. Porównać to, porównać to z tym, jak się czujecie, oglądając inne materiały, jak się czujecie oglądając, słuchając mnie tego, co. Co siły wyższe przekazują przez moje słowa. I to był niesamowity proces, taki proces, gdzie teraz w tym roku królika, muszę ci powiedzieć, że, że mnie ten proces wręcz wprawiał, że, że nie mogłam pojąć, co się tutaj dzieje, że nagle zrobiłaś taka niesamowita czystka czystka energetyczna wśród wszystkich ludzi, którzy oglądają mnie, którzy mnie słuchają. Zniknęły jakieś wszystkie komentarze, takie pełne hejtu, pełne nienawiści, zniknęły jakieś takie dziwne osoby, które pisały do mnie, zniknęły jakieś takie, takie po prostu osoby, które nie wiedzą, czego chcą, a cała nasza społeczność, bo tak mogę nazwać, prawda, społeczność skupiona według, wokół mnie, czyli wokół Marii Bukardi, zmieniła się na zupełnie inną. Niesamowicie. Ludzi krystalicznych, ludzi o wysokich wibracjach, ludzi, którzy są zmotywowani do tego, żeby działać dla Ziemi, dla świata, ludzi, którzy po prostu mają w sobie bez względu na to, co dzieje się w ich prywatnym życiu, mają tą misję, to przekonanie o tej misji, to, to dobro w sobie, tą miłość w sobie, tą miłość bezwarunkową w sobie, a odpadli ode mnie wszyscy ci ludzie którzy byli skoncentrowani tylko na sobie, a żeby im było dobrze w finansach, a żeby im było tam dobrze w tym, a żeby byli sławni, a żeby to wszyscy tacy ludzie opanowani przez ego, bez jakichś wyższych celów, bez jakiejś wyższej misji, oni wszyscy odeszli. I zrobiła się taka zmiana, że właściwie w tym momencie w mojej społeczności jest dużo, dużo więcej ludzi niż przez całą historię mojej działalności, mojej pracy, moich spotkań z Wami, ale zmieniła się jeszcze dodatkowo jakość tych ludzi. I to jest dla mnie tak budujące, tak zaskakujące, tak motywujące, że taka ilość świetlistych ludzi włada językiem polskim. To jest. Coś niesamowitego. Jeżeli my teraz połączymy siebie, połączymy naszą czystość, połączymy naszą krystaliczność, to nie tylko jesteśmy w stanie zmienić losy naszego własnego kraju, który naprawdę ma straszną karmę, ma straszne energie, ale jesteśmy w stanie zmienić losy całego tego świata i wszechświata. I to jest tak piękne, bo to się właśnie wydarzyło w tym roku królika, ta zmiana świadomości, ta zmiana całej mojej społeczności, a jednocześnie taki ogromny wzrost mojej społeczności, że nie można tego porównać do całego tego poprzedniego okresu. To jest, to jest coś niesamowitego, co tutaj się wydarzyło. I dlatego mówię, że niektórzy z nas musieli przejść przez bagno, niektórzy z nas musieli się ubrudzić, niektórzy z nas musieli się spalić, sparzyć na innych ludziach, którzy przypinają sobie piórka i udają anioły. Musieliśmy się na nich sparzyć, ja również się sparzyłam na wielu ludziach, żeby doszło do tego momentu, w którym jesteśmy teraz. Żebyśmy doszli do takiej świadomości, w jakiej jesteśmy dzisiaj, i teraz z tą świadomością mogli zbudować zupełnie coś nowego. No ale idziemy dalej. O czymś chciałam opowiedzieć. Czyli to rozdzielenie na tych ludzi ciemnych, brudnych, zainfekowanych. Tych ludzi o tej niskiej świadomości już teraz widzimy wszyscy wokół nas. Zwróć uwagę z dzisiejszego punktu widzenia popatrz sobie na Twoich znajomych, na różnych ludzi z Twojego dzieciństwa może znajomych ze szkoły, może znajomych ze szkoły średniej, czy tam podstawowej, średniej, czy ze studiów jak oni żyją, a gdzie Ty dzisiaj stoisz? I zauważysz, że w tym momencie już to rozdzielenie nastąpiło. Tak jak, jak obserwowaliśmy ten cały proces w czasie Różowego Słonia, prawda? Ci, którzy przyjęli znamię bestii, ci, którzy nie przyjęli znamienia bestii, to wtedy już się społeczeństwa rozdzielały, a w tym momencie nastąpiło jeszcze większe rozdzielenie na takiej zasadzie, że podobne z podobnym. Tak jak teraz w mojej społeczności spotkaliśmy się wszyscy świetliści, tak bardzo piękne dusze, a wszystkie inne, jakieś takie niskie dusze oparte na ego, odeszły. Tak i w Twoim otoczeniu. Gdy na to zwrócisz szczególną uwagę, to zauważysz ten kontrast. I teraz powiem Ci, co widziałam dalej. To rozdzielenie na Ziemi nie oznacza, że od razu wszyscy ciemni i czarni wymrą i zostaniemy tylko my. Nie, 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 jeszcze troszeczkę przed nami. Jeszcze długa droga przed nami do stworzenia tej nowej Ziemi. Ale wydarzy się coś bardzo wyjątkowego. Dlatego, jeżeli jesteś człowiekiem, który chce żyć w naturze, który ma marzenie, aby stworzyć taką oazę, jaką ja stworzyłam tutaj w Portugalii. Który chce być z podobnymi ludźmi na podobnych wibracjach. I tutaj nie chodzi mi o jakieś spotkanie wokół ogniska i latanie z gołą dupą i, i zażywanie konopi czy czegoś takiego czy innego. Tutaj nie o to mi chodzi, prawda? Bo to jest też ta fałszywa duchowość to nie jest ta prawdziwa duchowość czy jakieś tam bębnienie o zachodzie słońca i, i tym podobne. Muszę Ci powiedzieć, że jak byłam na Ibizie, tam jest takie miejsce, gdzie spotykają się ludzie z bębenkami i bębnią przy zachodzie słońca. Na pewno, jeżeli jest na Ibizie, to wiesz, gdzie to miejsce jest. Muszę Ci powiedzieć, że jak ja tam przyjechałam, ponieważ mój partner koniecznie chciał to zobaczyć, ja nie byłam w stanie tam wytrzymać nawet pięciu minut. Tak symbolicznie, to bębnienie, to ten zapach tej marihuany. Te, te, ob, te osoby takie obdarte, ciemne, brudne energetycznie, oczywiście na pewno były tam również inne osoby, ale mówię ogólnie, prawda? Sprawiły, że dla mnie to było tak demoniczne, tak obrzydliwe miejsce, że musiałam się spakować do samochodu, zamknęłam się w tym samochodzie i czekałam, aż sobie mój partner tam wszystko poogląda, popatrzy, a ja czekałam, żeby, żeby jak najszybciej się stamtąd wynieść. Więc jeżeli mówię tutaj o takim bębnieniu przy zachodzie słońca, to oczywiście może tutaj ktoś się czuć obrażony. Nie chodzi mi tutaj o, o jakieś czyste, świetliste, energetyczne osoby. Chodzi mi o tą większość, którą można tak podkreślić i napisać: dzisiejsza wizja świata ezoteryki. Żebyśmy <grym> się dobrze rozumieli. Dobrze. Dobrze. Idziemy dalej. Czyli to rozdzielenie na Ziemi spowoduje, że Podobne, szuka podobnego. I to będzie takie jak jeszcze nigdy wcześniej. O tym Ci mówiłam w moim filmie. Nie bądź owcą, tylko bądź wilkiem. Mówiłam Ci o tym, że nie, y, wilk nie będzie w stanie wytrzymać w stadzie owiec. Pamiętasz? Mówiłam Ci o tym. Jeden z moich ostatnich filmów na YouTube. I dokładnie tak będzie to wyglądać. Ty z twoimi krystalicznymi, wysokimi wibracjami nie będziesz w stanie. Komunikować się, żyć wśród ludzi na niskich wibracjach. I wielu z Was ma już dzisiaj ten problem. Wielu z Was już nie wie, co ma zrobić, bo nagle nie macie znajomych, nie macie przyjaciół, nie jesteście w stanie wytrzymać na jakichś imprezach rodzinnych i tym podobne, i tym podobne. I tutaj głowa do góry to jest moment przejściowy, to jest moment przejściowy w tym momencie rozdzielenia się energii na Ziemi. I ten moment przejściowy, jak już sama nazwa mówi, jest przejściowy, czyli wkrótce spotkasz ludzi o takich wibracjach jak Twoja i stworzysz sobie nowe przyjaźnie. Oczywiście wielu z nas popełni ten błąd, który ja na przykład popełniłam w ostatnich miesiącach, że mając ten syndrom pomagania, mając ten syndrom takiego, żeby każdego wyciągnąć z bagna, zainfekowałam się poprzez kontakt z pewną osobą i miałam w pewnym momencie, bardzo taką zaniżoną wibrację, będąc w kontakcie z tą osobą, bo chciałam jej za wszelką cenę pomóc, wyciągnąć ją z bagna, dać jej motywację, dać jej szansę na nowe życie. Widziałam po prostu w niej iskierkę tego dobrego, tego pięknego, no ale musiałam uszanować wolną wolę tej osoby. Jeżeli ona chciała w tym bagnie zostać, no to musiała w tym bagnie zostać. Więc każdy z nas będzie miał takie momenty, że będziemy błądzić, że nam się będzie wydawać, że, że ktoś ma podobne wibracje do naszych, że, że komuś możemy pomóc te wibracje podwyższyć. No i każdy z nas będzie miał również takie porażki, prawda? Że się okaże, że ciągniemy kogoś na siłę z bagna, a on wcale z tego bagna nie chce wyjść. Więc yy, nie rozpaczaj, to są normalne procesy, każdy z nas je przechodzi, ale mogę Ci zagwarantować, że na pewno wkrótce znajdziesz Odpowiednie osoby na odpowiedniej stopniu świadomości, tak jak my teraz w naszej wspólnocie, w naszej społeczności, żeśmy się znaleźli, niektórzy się odnaleźli po latach, ponownie się odnaleźli i tak będzie to wyglądać na całej Ziemi. No ale powiedziałam Ci, że będę mówić o miastach piętnastominutowych. Bardzo ciekawy temat, właściwie zasługuje na osobny film. Może po prostu wytniemy ten fragment tutaj z tego podcastu, albo ja nagram osobny film na ten temat chociaż na pewno znów będę atakowana przez różne serwisy jak Wirtualna Polska, jak Google, jak YouTube i tak dalej, bo ty wiesz, że wszystko co im nie pasuje to od razu wygląda tak, a nie inaczej, ty wiesz jak wygląda mój kanał na YouTubie, że znaleźć mnie na YouTubie to po prostu granicze z cudem, nawet jak już wpisujemy pewne hasła albo znaleźć mnie w wyszukiwarce to już granicze z cudem, no to już wiesz co się za tym kryje, dlaczego tak jest, już o tym mówiłam ci, że od ponad trzech lat mam cały czas tą samą ilość subskrybentów na YouTubie, 23 400, ani jeden więcej, ani jeden mniej, co oczywiście można sobie wytłumaczyć naukowo. Nie wiem jak, ale na pewno można to jakoś wytłumaczyć naukowo. <laughs> I dokładnie tak to, tak to wygląda, jeżeli poruszę teraz ten temat. W tej wieży pojawiła się, pojawił się pomysł miast 15-minutowych. I wiele osób, które nie mają świadomości, wiele osób na niskich wibracjach wpadnie w tą pułapkę. Bo niby to tak fajnie wygląda, prawda? Ochrona natury, prawda? Wszystko w zasięgu 15 minut, wszystko mamy w zasięgu ręki. Czy kino, czy spotkać się ze znajomymi, czy pójść do parku, prawda? Nic więcej nie potrzebujemy, więc i nie będzie tyle samochodów, i nie będzie tyle lotów, i, i tak dalej, i tak dalej. Hmm? No niby piękna idea. No bo pięknie to brzmi, prawda? Dla naszej matki Ziemi wygląda to, że to będzie coś pięknego, prawda? Nic bardziej błędnego. Jeżeli jesteś ze mną na ceremoniach, no to już coś czujesz, że coś tu jest nie tak już w samej tej nazwie piętnastominutowej. Hmm? Co tu jest nie tak? No naturalnie. Piętnastka. Wszystkie te osoby z Was, które brały udział w ceremoniach, biorą udział w ceremoniach i które znają wszystkie ceremonie z numerem piętnaście, to wiedzą, że piętnastka to diabeł. Diabeł, konsumpcja, materia, to wszystko, co zniewala. Dlaczego akurat miasta piętnastominutowe, a nie dziesięciominutowe albo dwudziestominutowe? Dlaczego nie są to miasta dwudziestominutowe? Gdzie byłby piękny przekaz? Nowa era, prawda? Nowy początek, wolność, nowy eon. Hm? Nie, to są miasta piętnastominutowe. Diabelskie miasta piętnastominutowe. I jeszcze niektórzy fasz ekologiczni Myślą, że to jest coś dobrego. Taka mała inspiracja. Na pewno znasz wspaniały film. Wspaniały film, który naprawdę, jeżeli go nie oglądałaś, nie oglądałeś, to musisz go zobaczyć. Wiesz, jaki tytuł? Polski tytuł to jest Wyścig z czasem. Wyścig z czasem. Zobacz sobie ten film, a zrozumiesz do czego będzie prowadziło to nowe miasto 15 -minutowe. Ale mam do Ciebie i dobrą wiadomość. A mianowicie taką, że wszyscy z nas, którzy mają wysoką świadomość, nigdy w takie coś, w takie G, trzy kropki, nie wejdą. Bo z tą wyższą świadomością każdy z nas odczuje, że to jest coś nie tak. I z tą wyższą świadomością nigdy nie dasz się wpleść w takie manipulacje. I dokładnie to było widać w tym momencie rozdzielenia. Było widać, że te wszystkie ciemne osoby, ciemni ludzie o tych niskich wibracjach, oni żyją właśnie w takich miastach 15-minutowych. Oni żyją, czyli myśleliśmy, że ta idea upadnie. Wielu z nas pracuje nad tym, żeby to nie miało miejsca, no ale jak widać. To ma swoje miejsce na Ziemi, tak jak i światło i mrok. Tak wielu, wielu ludzi w tych miastach będzie mieszkać. Wielu tam również urodzi się nowych ludzi, którzy będą mieć nową świadomość, będą stamtąd uciekać, tak jak i na tym pięknym filmie, bardzo pięknym filmie. Ale wielu tam zostanie, tam będzie żyć i tam będą spędzać swoje marne życie. Ale nie my. I dlatego. Wracamy do tematów tworzenia oaz natury, wracamy do tworzenia tematów parków narodowych, wracamy do tematu sadzenia drzew. Wszystkie te osoby z nas na tych wysokich wibracjach będą mieszkać w naturze. Każdy z was będzie miał swój dom w naturze. Daleko daleko od tych miast piętnastominutowych. I to będzie naturalny proces, gdzie nie będą nas w stanie zatrzymać, i nie będą nawet chcieli nas zatrzymywać, bo to będzie dokładnie tak, jak w czasie znamienia bestii, czyli w czasie różowego słonia, że nikogo nie zmuszano do tego, żeby leciał i, i się i infekował, prawda? Nikogo do tego nie zmuszano, a jednak ludzie poszli, no bo ich do tego zareklamowano im to w odpowiedni sposób. A ludzie świadomi, albo ludzie, którzy mieli wsparcie innych świadomych ludzi, na to nie poszli. I tak samo będzie z tym, że my dostaniemy tę szansę dużo szybciej wyjść do natury, dużo szybciej się uwolnić i wyjść do natury, gdzie ci inni pójdą do tych więziennych miasteczek, diabelskich miasteczek. I to jest przepiękne przesłanie, które. Otrzymałam w czasie naszego 121. rytuału dla Matki Ziemi. Jeżeli twoim marzeniem jest wyjść z małego mieszkania do natury, zamieszkać w naturze, może jeszcze w takich wioseczkach, gdzie są podobni ludzie o podobnych wibracjach, to to jest możliwe. I każdy z nas już dzisiaj może do tego dołożyć tą swoją cegiełkę. Jak to zrobić? Przede wszystkim myśli, słowa i działania. Koncentracja na celu, czyli tak jak Ci powiedziałam, przygotuj dla mnie Twoją listę marzeń na Nów Księżyca, przygotuj na Noc Walpurgi, czyli na Belteń Twoją listę marzeń. Moją misją jest Wam pomóc w realizacji Waszych marzeń i celów, a jednocześnie pomóc Wam w odkryciu tego własnego powołania i zmiany tego świata i wszechświata, czyli zmiany również Ziemi. To jest moja misja. Dlatego ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby każdej osobie, która ma tak piękne i świetliste cele, żeby jej pomóc, żeby ją naprowadzić na to, co właściwe. To jest pierwszy krok. Drugi krok twórz razem ze mną nasze stowarzyszenie w Szwajcarii onosemina.org. Możesz zostać członkiem tego stowarzyszenia, jeżeli tak, taka forma Ci odpowiada, ale możesz również. Wspierać to stowarzyszenie poprzez darowiznę. To stowarzyszenie, przypominam Ci, że chroni naturalne lasy, ale również sadzi nowe lasy. I nasza organizacja jest organizacją pożytku publicznego. Jesteśmy nadzorowani przez specjalny urząd w Szwajcarii, który dokładnie kontroluje wszystkie nasze działania, wszystkie nasze wpływy, wszystkie nasze wydatki. No i co roku przedłuża nam to zwolnienie podatkowe, jako organizacji pożytku publicznego, czyli jesteśmy bardzo, bardzo dokładnie nadzorowani. Tego nawet nie można porównać do jakichś polskich fundacji, prawda? Bo tutaj w Szwajcarii no to troszeczkę inaczej wygląda. To jest takie prawo, tak surowe prawo, że tam nic nie przejdzie, żadne, żadne jakieś nie wiem wydatki na papier do drukarki czy coś w tym sensie, takie rzeczy nie przejdą, więc ym, wszystko jest bardzo dokładnie kontrolowane, wszystko jest dostępne w urzędzie w szwajcarskim do wglądu i jeżeli chcesz pomóc ziemi, wpłynąć na losy ziemi, wpłynąć również na naszą przyszłość, naszych dzieci, wnuków i prawnuków. To możesz dołączyć do naszego stowarzyszenia. Możesz stać się członkiem stowarzyszenia, albo poprzez Twoje darowizny, datki, wspierać to stowarzyszenie i jego działalność, i śledzić tą działalność. Bardzo ważne pytanie w ostatnich dniach się pojawiło: czy, czy można przekazać nam, Jakąś tam część swojego podatku, prawda? Ten 1% podatku, jeżeli mieszkamy w Polsce, niestety nie można, ponieważ jesteśmy organizacją szwajcarską z siedzibą w Szwajcarii. Nie mamy naszej filii w Polsce, więc jest to niemożliwe. Niestety, szkoda, że tak to funkcjonuje. Może kiedyś uda nam się jakąś filię w Polsce otworzyć, albo takie stowarzyszenie w Polsce otworzyć? Może? A może. Jakieś inne rzeczy się wydarzą na ziemi, że będzie to łatwiejsze. Także to jest aktualnie niemożliwe. Aktualnie możemy tylko przyjmować darowizny i wpłaty członkowskie. To są jedyne źródła dochodów, które otrzymujemy, żeby realizować nasze cele statusowe. Dobrze, to wszystko. Mam nadzieję, że opowiedziałam Ci o wszystkim, co dzisiaj ważne. Tak, jeszcze, nie, jeszcze jedna ważna rzecz, widzisz, mam tutaj notatki z naszego rytuału, że w czasie rytuału dla Matki Ziemi był również ten moment, gdzie wysłałam światełko do każdej osoby, która mnie ogląda, która mnie słucha, żeby pomóc każdemu z Was w realizacji jego marzeń, celów, dać takiej siły, mocy, energii i również jeżeli masz ode mnie kamienie mocy czy talizmany, nawet jeżeli one zostały kupione wiele, 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 wiele lat temu, czy w formie bransoletek, czy w formie talizmanów, to yy, wszystkie kamienie mocy, które kiedykolwiek przeszły przez moje dłonie, aktywowałam ich energię w czasie tego rytuału pełni księżyca. Czyli odnowiłam energię, oczyściłam i jeżeli masz je gdzieś tam schowane w skrzyneczce, to możesz je wyjąć i znowu z nich czystej energii korzystać. Dobrze, to chyba wszystkie rzeczy, jeszcze sobie sprawdzę, czy o wszystkim Ci powiedziałam, tak, powiedziałam Ci o naszym stowarzyszeniu, powiedziałam Ci o, o beltane, czyli nocy Walpurgi, powiedziałam Ci o zaćmieniu słońca i nowiu księżyca, powiedziałam Ci o ceremonii numer 213, sprawozdaniu. Może jeszcze jedna, jedna ważna rzecz, która, która nastąpiła, to oczywiście. W Czasie rytuał dla Matki Ziemi, czyli w momencie, gdzie łączyliście się ze mną o godzinie 22, również zasiliłam wszystkich uczestników taką dodatkową energią, abyście mogli wasze wizualizacje, pozytywne oczywiście, wysłać tutaj do świata i wszechświata. No i oczywiście po Rytuał dla Matki Ziemi miał miejsce rytuał świec intencyjnych i tak pięknie zakończyliśmy. Zakończyliśmy naszą pełnię księżyca, pełnię bardzo taką wyjątkową, yy, która tak pięknie pasuje właściwie do tego roku królika, ponieważ ten rok królika jest właśnie takim rokiem ciągłych zmian, takim, takim rokiem, że tyle się dzieje. Niby nic się nie dzieje, a tyle się dzieje w tle, jak gdyby pod ziemią, w, tych, tych, no, w tej noży, króliczej noży, tyle się dzieje i co dopiero po jakimś czasie będzie na Ziemi. Widoczne. Dobrze, powiedziałam Ci o miastach 15-minutowych, o tym pięknym filmie, wyścig z czasem. Jeżeli masz dzisiaj jeszcze na to ochotę, to sobie ten wyścig z czasem obejrzyj, żeby mieć taką całość, całość mojego przekazu. A ja kończę moje sprawozdanie i jest godzina 21. No powiedz, czy to nie jest przypadek? No nie ma przypadków, nie ma żadnych przypadków. Do zobaczenia, do usłyszenia. Czekam na Twoje komentarze. Oczywiście kciuka w górę, na zasięgi. I widzimy się wkrótce, słyszymy się wkrótce. Twoja Maria Bukarti.